Głęboko już na tyłach frontu broniła się w Gdyni i w Gdańsku okrążona druga armia niemiecka. Dopiero w końcu marca można było przypuścić decydujący szturm. Obok wojsk drugiego frontu białoruskiego walczyły tu oddziały polskie i brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte. Zamykał się jeden cykl historii. To miasto było przecież pierwszym terenem agresji i pretekstem wojny. 28 marca oddziały polskie dotarły do historycznego dworu Artusa. Miasto niegdyś nasze, choć w ruinie, znowu było nasze.